Cześć, ja nazywam się Adam Klimek i od lat moją pasją są stare samochody, ale na co dzień nie sposób nie docenić współczesnej motoryzacji. Przede mną jest silnik 2.0 TSI 230 koni, który po przebiegu 100 tysięcy km odmówi współpracy. I właśnie dzisiaj przeprowadzę jego sekcję zwłok. Zacznę od demontażu pokrywy zaworowej. W tym silniku na pierwszym cylindrze został uszkodzony tłok. Powodu nie znamy, ponieważ auto przyjechało do nas ze Stanów. I nie wiemy nic o jego historii serwisowej, ale po rozebraniu dowiemy się sporo, jak był eksploatowany i czy poprawnie był eksploatowany. I prawdopodobnie uda mi się ustalić, co było przyczyną awarii. O silnikach grupy Volkswagena słyszałem wiele dobrego, ale również wiele złego. Pierwszy raz w życiu rozbieram taką jednostkę. Oczywiście doceniam bezpośredni wtrysk paliwa oraz ekonomię, jaką ten silnik się charakteryzuje. Natomiast jestem ciekaw, czy te wszystkie legendy są prawdziwe. Trochę się zejdzie, zanim go rozkręcę. Nie znam tutaj tego układu, ale silnik to silnik. No dobrze. Tu jeszcze się czai jedna. Teraz czas na dekiel rozrządu. Tu już jest poluzowany, ktoś próbował coś diagnozować. Coś zostało wklejone. Śrubki lecą, czyli robota wrze. Ciach, ciach, ciach. No dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery się ostały. Wszystko odkręcone, więc trzeba zajrzeć pod pokrywę. Śrubka wypadła. Ktoś tu próbował chyba uszczelniać. Częste wycieki oleju. Jak pięknie dzwoni. Zazwyczaj to jest powodem. Dosyć złożona uszczelka, która podejrzewam, że z czasem stwardnieje i te przecieki z rozrządu będą pewnie widoczne na silniku, więc należy na to zwrócić uwagę. Podobnie jak na całą pokrywę, dokręcamy z odpowiednim momentem. Łatwo jest ten element uszkodzić, no i wtedy wycieki są już gotowe. Sam rozrząd. O tym się wiele mówiło, że w tych silnikach, oprócz tego, że w pierwszych generacjach problemy były z napinaczem, który ten łańcuch odpowiednio napinał, no to dochodziło też do awarii, bo zbyt luźny łańcuch potrafił przeskoczyć, no i wtedy demolka silnika jest gotowa. Tutaj to wygląda całkiem fajnie, ale nie chwalmy dnia, przed zachodem słońca, ślizgi całkiem sensowne. No dobrze, spróbujemy zrzucić nakładkę. Tu zostało wszystko już zdjęte. Nie wiem, czy ten uchwyt mi nie trzyma, czegoś jeszcze. Dla świętego spokoju go odkręcę. No dobra. Teraz już na pewno musi zejść. A przynajmniej tak sobie bym życzył tego. Thank you.
Pewnie, że została jak zwykle jedna ostatnia, która trzyma całość. Zazwyczaj do demontażu głowicy, wałków należy mieć odpowiednią blokadę rozrządu. Pamiętajcie o tym, ponieważ łatwo jest uszkodzić podczas demontażu, też montażu tych elementów silnik. Ten silnik jest demolowany, więc takiej blokady nie potrzebuje. Bardziej mi chodzi o to, żeby zaspokoić swoją ciekawość. Co jest przyczyną? Czy na pewno jest to kwestia konstrukcji, czy coś innego zawiodło w tym silniku? A, i jest coś takiego, co jest bardzo fajne akurat w tym silniku. Często ulega to awarii, a mianowicie, zobaczcie jak to działa. Cztery cewki, ale te cewki nie są wpięte bezpośrednio w świece, tylko tutaj mamy taką końcówkę w gumowej osłonie. I właśnie często przy demontażu ją uszkadzamy. Tak jak w tym przypadku. Jak montujecie nowe cewki i nowe te osłony, jest specjalny smar, który zapobiega przywieraniu tych elementów do silnika. No cóż, musi zostać. Nie potrzebuję tego na razie. Zobaczmy, jak wygląda dekielek. Czysto. Przebieg niespełna 100 tysięcy kilometrów. Tutaj na razie wszystko wygląda naprawdę dobrze. Teraz rzucamy czapkę, czyli głowicę. Łańcuch luźno. Ale ładnie, czysto. Oglądam wałek. Jeden, drugi. Dalszy krok to oczywiście demontaż rozrządu, ponieważ muszę go całego rozpiąć, żeby móc zdjąć głowicę. Sprawa jest dosyć prosta. Znowu kilkanaście śrub. I wydaje się, że to wszystko, a nie, jeszcze jedna się ukryła. Kiedyś widok mechanika z zakrętarką przy silniku był niedopuszczalny, ale dzisiaj jest tyle śrub, że trzeba się jakoś wspomóc. Wszystkie aby na pewno, to są kołki ustalające, jak dobrze widzę. To nie trzyma, to nie trzyma, to nie trzyma, więc to musi być wszystko. Delikatnie podważymy, żeby nie zniszczyć osłony. Dobra, czas na osłonę. Trochę się naszarpałem, była dosyć mocno zwulkanizowana. Wygląda to, że jestem pierwszy, kto to rozbiera. Nie mamy tu uszczelki. Podejrzewam, że jest dedykowana pasta, która uszczelnia to wszystko. Więc po każdym zdjęciu trzeba wszystko dokładnie oczyścić, a następnie użyć nowego uszczelnienia. No i cóż, tutaj się wszystko wysypało. Nawet nie muszę bardzo demontować. Połamane elementy ślizgów, napinania. No i łańcuchy. Słynne łańcuchy. Spróbujemy teraz tak. To jest zbędne w tym silniku, tego nie montujcie nigdy. No i ten słynny napinacz olejowy, który w pierwszych generacjach tego silnika był dosyć wadliwy, a właściwie jego żywotność była mocno ograniczona. Po przebiegu 50-60 tysięcy potrafił już przestać napinać łańcuch. Oczywiście skutki były opłakane.
Te nowe są poprawione, niemniej jednak pamiętajmy, że przy każdej ingerencji, każdej rozbiórce ten element musi być nowy. I teraz praca tego napinacza zależy przede wszystkim od jakości oleju. O tym oleju dzisiaj będzie bardzo dużo, ponieważ większość awarii, które powstają w nowoczesnych silnikach, są związane z olejem oraz z wieloma zadaniami, jakie olej musi spełnić, żeby nowoczesny silnik był ekonomiczny, ekologiczny, no i żeby miał pełną moc. Także olej będzie miał duży wpływ na pracę tych wszystkich zespołów, które dzisiaj Wam pokażę. Odkładam na bok. Luzuję już wszystko po kolei. To, co się miało popsuć, to się już popsuło. No pracował ten łańcuch po tym ślizgu, natomiast tutaj to wyszczerbienie, podejrzewam, powstało na skutek zerwania elementów. No z całą pewnością jest do wymiany. No dobrze, to na razie na dół. Zobaczymy ten ślizg, jak wygląda. Bardzo fajna, kompaktowa konstrukcja, wszystko jest przemyślane, ładnie poukładane. A on pewnie wyjdzie sobie potem. No dobra. On sobie pewnie wyjdzie potem. Tu kolejny jest napinacz. Dostęp jest z zewnątrz. Tutaj już ewidentnie są przetarcia, więc pracowało tutaj dosyć intensywnie. Może być to oczywiście kwestia niepoprawnego napinania łańcucha, ale również po prostu przebiegu. Łańcuch jest wyciągnięty, stąd zaczyna bardzo mocno na ślizgu pracować. Element uszkodzony. Typowe mechaniczne uszkodzenie. Pracę również widać. No i co tu mamy? Mamy USA, to dziwne. Wyprodukowane w Meksyku, ale napisane USA. Masa opiłków. No i pięknie. Odkręcamy górę, dobra. Początek wariatory, jak się uda.
Ciach. Jak się uda, bo się nie uda. Coś pękło, stykło. No dobra, o wałkach pogadamy sobie potem. Teraz zajmę się demontażem głowicy. Bardzo fajna konstrukcja. Rolki na dźwigienkach. Nie widać zużycia, żadnych zatarć, przetarć. Czyli tutaj układ sterowania zaworami pracował poprawnie. Nie było żadnego zatarcia. Zobaczymy, co będzie dalej. No i dobrze. I teraz zostanie odkręcenie głowicy. 2, 4, 5, 10 śrub i powinna zejść. Tylko tu muszę jakiś sobie klucz solidny zamontować. Idę po narzędzia.